Rokadroli, nasze podcasty, bardzo długo o nich marzyliśmy i wreszcie one stają się ciałem. Będą te podcasty. Pewnie w tym roku każdy jeden podcast będziemy anonsowali takim właśnie wstępem, bo ogromnie się z nich cieszymy i wstępujemy na tę drogę z takim pełnym przekonaniem, że, że to naprawdę ma sens. Gościem tego podcastu jest Paulina Gojtka, zwana przez wszystkich w fundacji Niną. Dzień dobry, Nina, jak się czujesz? Dzień dobry. Dzisiaj, jak się czuję, no myślę, że okej, okay. trochę się strachuje. Nina pięknie się z nami przywitała, ale za chwilkę będzie mówiła już w swoim naturalnym języku, w polskim języku migowym. A razem z nami w studiu jest też Ala, Alicja Szurkiewicz. Ala wszystko tłumaczy Ninie właśnie na polski język migowy, i za chwilkę to głos Ali będzie nam towarzyszył do końca tego podcastu. Nina będzie opowiadała o swoim istnieniu w świecie muzyki, o istnieniu osób głuchych w świecie muzyki. Niektórym może wydawać się to zupełnie nieprawdopodobne, jak to nie słyszą, a słuchają muzyki, ale tak właśnie jest. Ja, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Ninę, jak siedzi przy komputerze, jak pracuje i ma na głowie słuchawki, i słucha ACDC, stwierdziłem o raju, czegoś jednak nie wiem, ale w ogóle jak fantastycznie, jak wspaniale. No to zaczynajmy. To teraz będziemy sł słyszeli Alicję, chociaż to Nina będzie odpowiadała. Nina, pierwsze pytanie bardzo ważne. Lubisz muzykę? To jest dla ciebie ważna część Twojego życia? Oczywiście, że tak. Muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Jest moją pasją. W okresie, kiedy chodziłam do szkoły, uczęszczałam do kółka tanecznego. W trakcie lekcji muzyki musiałam uczyć się tekstów utworów. Przepraszam, jest dużo wrażeń dziś. Nina jest odrobinkę zestresowana, ale wszystko jest absolutnie w porządku. Ona od samego początku mówiła, że nigdy nie była w radiu, nigdy nie była w takim studiu, gdzie będzie się wypowiadała, a więc dajmy jej szansę. Ale to ja od razu z, z pytaniem a propos tego, co powiedziałaś, chodziłaś na kurs tańca nie tylko słuchasz, ale i tańczysz. Tak, oczywiście. Chodziłam na zajęcia polekcyjne, gdzie właśnie był taniec. A wydaje mi się, że od y, mojego dzieciństwa y, muzyka zawsze była mi bliska. Co roku y, chodziłam razem z tatą na festiwal y, na Woodstock. Obecnie nazywa się e, Poland Rock. Tak naprawdę tata we mnie zaszczepił e, muzykę, odczucia muzyki i słuchanie jej. Łatwo ci jest słuchać muzyki? Co musi być spełnione, żebyś ty słyszała to, co jest grane, to, co jest śpiewane, czy wszystko z tej muzyki jesteś w stanie odebrać? Może wszystko nie? Wszystko zależy od klimatu, od y, natężenia, rytmu. To też zależy od samej, y, samego utworu, od jego rodzaju, czy jestem w stanie przy, przejąć muzykę przez własne ciało. Jak często słuchasz? jakichkolwiek utworów. Jak widzę ciebie w pracy, to w zasadzie prawie cały czas jesteś w słuchawkach. No chyba, że mamy naradę. A tak na co dzień, kiedy jesteś w domu, dokładnie tak samo zakładasz słuchawki i słuchasz sobie tej muzy? Na co dzień nie staram się y, nie uszkadzać własnego słuchu. Też nie wyobrażam sobie życia własnego bez muzyki. Wtedy, kiedy uchodzę na siłownię, to też jest taki, taka chwila dla mnie, kiedy muzyka jest dla mnie ważna. I chcę czuć tą muzykę i traktować ją jako przyjemność dla siebie. Fantastycznie. Powiedz mi, no bo ja, jeżeli coś sprawia mi przyjemność, to zaraz sobie robię takie listy. Mój ulubiony zespół, ulubiony wykonawca, ulubiona piosenka. Twoi ulubieni wykonawcy, masz takich, masz takie zespoły, takich artystów, artystki, do których wracasz szczególnie często, bo w sposób szczególny podpasowali ci to, co oni proponują, zgadza się z tym, czego ty poszukujesz? Zaczęłam słuchać muzyki, kiedy byłam dzieckiem. Słuchałam muzyki głównie z radia, ale nigdy nie wiedziałam, co to jest za muzyka, co to jest za rodzaj, e, jaki jest to rytm. Ale potrafiłam jakoś e, złapać naturalnie e, natężenie choćby nawet. E, próbowałam e, odnaleźć wiele pytań, e, wiele odpowiedzi na swoje pytania. Jaki jest to artysta, jaka jest to piosenka? Dzisiaj są nowe technologie, możemy znaleźć wszystko w internecie. Możemy znaleźć artystę, możemy e, znaleźć ich utwory muzyczne. Wcześniej tego nie było, było samo radio. Ale wtedy, kiedy coś wpada mi w ucho, e, zapamiętuję dane linie melodyczne. Wtedy, kiedy em, powstały możliwości technologiczne, które ułatwiły mi odbieranie muzyki, em, zaczęłam łączyć wszystkie kropki i łączyć to wszystko w całość. Wtedy, kiedy, em, jak wspomniałam wcześniej, że spodobał mi się jeden utwór, dopiero po kilku latach, po tym, kiedy już technologie były, gdzie były dostępne one również dla mnie, dowiedziałam się, że utwór z dzieciństwa to tak naprawdę jest on utworem Beyoncé. Bardzo też skupiam się na samej Rianie, która no, Która jest moją artystyczną gwiazdą? L Lubię też ACDC. Przede wszystkim e, muzyka rockowa jest mi bardzo bliska, a także RB. Często słucham muzyki, która mi po prostu. Wybieram tą, która mi dobrze wpada do ucha, którą po prostu czuję. Dla mnie to jest priorytet w wyborze danej dziedziny lub danego utworu muzyki. W ogóle fantastycznie, absolutnie. Ja ci powiem tak. Beyoncé, Rayana. Y ACDC w ogóle bardzo, bardzo, bardzo szeroko i gratulacje. Czy ty jesteś wyjątkiem? Czy więcej osób głuchych słucha muzyki? Czy ty jesteś wyjątkowa i w momencie, kiedy spotykasz się ze znajomymi, którzy nie słyszą, i im opowiadasz o swoich muzycznych odkryciach, to oni patrzą na ciebie i mówią: ale, ale słuchaj, ale nie, do mnie to zupełnie nie przemawia. Jak to jest w ogóle w środowisku? Na całość, na całość tego pytania jestem w stanie też odpowiedzieć. Każdy z nas jest inny, każdy z nas w różny sposób odbiera muzykę, świat muzyki, artystów, utwory. Dzięki e, moim aparatom słuchowym jestem w stanie wejść do świata muzyki. Mogę e, posłuchać e, w zasadzie wszystkiego. Ale to tylko wyjątkowe utwory są mi bliskie, czyli takie, które naprawdę mogę poczuć nie tylko przez aparaty słuchowe, ale w ogóle choćby nawet przez y, wibracje, które też są dla mnie istotnym elementem muzyki. Mam też takie szczęście, że bez y, aparatów, y, mając słuchawki, jestem w stanie. Cokolwiek odebrać. Czyli właśnie wtedy, kiedy mnie, Roberto, spotykasz w pracy e, i widzisz mnie w słuchawkach. Ja wtedy nie mam aparatów słuchowych na sobie. I e, słucham wtedy utworów, które faktycznie znam, wtedy, kiedy nie mam tych aparatów słuchowych. E, nie mogę. E, Słuchać w tym czasie piosenek, których nie znam, które są totalnie dla mnie obce. I tak naprawdę moja droga rozpoczyna się um, wtedy, kiedy coś wpada mi do ucha, ale wtedy, kiedy mam te aparaty. Dopiero później jestem w stanie w 100% poczuć muzykę, kiedy um, dany utwór jest mi znany. I mogę sobie pozwolić na to, że słuchawki, e, że przez słuchawki czuję, czuję, czuję całą muzykę, słyszę ją. Szczerze, dla mnie brzmi jak magia, jakiś taki kosmos, do którego nigdy, absolutnie, absolutnie nigdy, y, nigdy nie zajdę. Nina, muzyka dostępna, to co czasami my robimy w fundacji, tłumaczenie artystów występujących na scenie na polski język migowy pomaga ci to wtedy czujesz się bardziej u siebie Tak, tak, oczywiście, że tak. Dzięki Ali, e, która zaprosiła mnie do wzięcia udziału w koncercie z Melokoteluk. Mogłam spróbować własnych si sił. W tym wydarzeniu. Nie wiedziałam, że czy te warunki będą sprzyjały mi. Nie wiedziałam, czy sobie poradzę, ale uwierzyłam w siebie i dałam wszystko, co mogłam. To tak naprawdę też dzięki wsparciu fundacji, którzy uwierzyli we mnie, to wy we mnie uwierzyliście w moje możliwości. Dzięki temu powstała moja motywacja i uwierzyłam w siebie, że jestem w stanie też przekroczyć swoje bariery. Oczywiście, na początku e, miałam ogromny stres. Po całym e, koncercie e, ostatnią z piosenek na Bisie właśnie była moja piosenka. Ale Wcześniej oczywiście się strasznie stresowałam i pomyślałam, że to może będzie zły pomysł, ale ten biz wyszedł mi dużo lepiej niż początek koncertu, który był. To ja może dopowiem dla osób, które nie widziały tego koncertu. Nina wtedy stanęła na scenie właśnie obok Meli Koteluki i tłumaczyła jej piosenkę, tłumaczyła jej piosenkę na polski język migowy, te wszystkie słowa, a jeszcze przy okazji właśnie tańczyła, właśnie poruszała się w rytm. To było, to było zupełnie, zupełnie niezwykłe. Um, na pewno oglądali cię twoi znajomi. Dostałaś dobre recenzje za swój pierwszy występ artystyczny. Tak, tak, wiele osób. E, przesłało mi e, gratulacje. Nie mogli uwierzyć w to, jak osoba głucha może stanąć na scenie przy artystce. Że jak, w jakim, e, jak to się stało, że mogłam poczuć e, to wszystko, co się tam zadziało, że mogłam e, mogłam przygotować tekst, mogłam przygotować muzykę, e, w zasadzie muzykę, przygotować się do muzyki, mogłam e, Mieć, otrzymać też wsparcie. Mogłam, wyzna mo dostałam również miejsce wyznaczone przez artystkę jeszcze przed samym koncertem, bo chcieliśmy zachować dobrą interakcję między sobą. Też bardzo ważnym elementem był odbiór dźwięku, który pojawił się na koncercie. Musiałam bardzo dobrze to słyszeć, musiałam patrzeć. Na mele i jednocześnie e, też tłumaczyć, interpretować e, wszystko w takim rytmie, jakim działo się w czasie rzeczywistym. Dodatkowym wsparciem była też ala, która e, miała miejsce e, poza sceną, była zaraz naprzeciwko mnie, która pokazywała e, wtedy, kiedy, poka dawała mi znak, wtedy, kiedy zaczyna się kolejny, e, kolejny, kolejny wers piosenki. Bo nie wiedziałam, czy y, ta przerwa, która jest między słowami, ona wciąż trwa. Czy, czy już może artystka właśnie Mela zaczęła y, już śpiewać kolejny wers, kolejną zwrotkę czy refren. Dlatego tak y, potrzebuję tutaj również ws wsparcia. Fantastyczne, w ogóle nie, niepojęte, niepojęte światy. A jest taki zespół, muszę o niego zapytać, nazywa się Unmute. Młodzi ludzie, chyba mniej więcej w twoim wieku, może troszkę starsi, którzy śpiewają muzykę właśnie w języku migowym. To jest dla ciebie, czy to jest dla ciebie muzyka?